Cóż, no jeśli chodzi o stosunki z Ukrainą, jest to bardzo poważny problem, no bo to jest nasz sąsiad. Z jednej strony bardzo dobrze byłoby z nim dobrze żyć, handlować, bogacić się wzajemnie. No, z drugiej strony mamy straszliwą przeszłość za sobą. Nie możemy pozwolić na to, żeby o tym zapomnieć. Jeśli tak naprawdę, tak jak to było powiedziane i w modlitwach Sybiraków, no jeśli zapomnimy o tym, co było, o tych ludziach zamordowanych, to niech Bóg o nas zapomni. To są na polskich terenach wymordowani zostali polscy mieszkańcy przez bandytów. I teraz wielu z tych bandytów na Ukrainie jest chłubionych, stawia się im pomniki. Takich wzajemnych relacji między dwoma sąsiadami no być nie może. Polska musi usztywnić nieco stanowisko, a już na pewno nie może powodować takich działań, które jakby wstawiają Polskę na kolanach przed Ukrainą. Nie może tak być, że my dajemy im w prezencie jakieś ogromne sumy, no ostatnio 4 miliardy darowizny, prawda, dla Ukrainy. Oni tutaj z jednej strony banderowców podziwiają, mówią, że będą Polaków, prawda, dalej zabijać, a z drugiej strony my im dajemy prezenty. Teraz umowa z gazem znowu, że my będziemy, oni dla nich za drogo gaz od Rosji, to my kupimy od Rosji albo jeszcze droższy skroplony, prawda? Im będziemy za połowę ceny oddawać. No, to jest jakieś chore, bo ani to z ekonomią nie ma nic wspólnego, ani to nie ma związanego nic z polityką, ani z historią naszą i jakąś sprawiedliwością. I jest to trudna sytuacja, natomiast to, co obecnie rząd robi, zresztą to, co robił poprzedni rząd, jest jakąś kompletną aberracją. No tak nie może być. Musi Polska usztywnić stanowisko i musi przestać na kolanach przed całym światem bić pokłony Ukrainie. No nie może tak być po prostu. No i, no i to wszystko. To jest zwykłe ludzkie powinno być zachowanie, a nie takie nienormalne. Tylko dlatego, że bardziej nienawidzimy Rosji niż kochamy tą Polskę. No. Mamy tą Ukrainę tak hołubić. No, tego nie rozumiem.